Witam, dzień dobry. No, jak zwykle, już tradycyjnie, no, że dzisiaj jest niedziela. Część już z Was i ja już czekamy też na jakiś smaczny obiad, który tam się gotuje. Jeszcze nie wiadomo, co tam się gotuje, no ale jak ja słyszę i czytam Wasze komentarze, no to same smakołyki zajadacie. Naprawdę super, no. No to smacznego Wam życzę, no jest niedziela i niestety. Ja dzisiaj się za bardzo tak nie będę rozgadywał, bo ja chcę trochę tutaj na tym naszym placu takim warsztatowym trochę wykosić, bo w tych zakamarkach trawa już taka rośnie, że kosa spalinowa już nie chce tego za bardzo brać. A tu, którą kosę trzymam, to jest jeszcze kosa z mojego dzieciństwa. No ona jest już tak sponiewierana, już nadgnite rękojeść tutaj jest, no ja troszeczkę ją tak podreperowałem, no na razie jeszcze się sprawuje, ona w sumie jest jako zabytek, no chcę trochę chociaż pokazać, jak ona jeszcze kosi, no niestety, no ja tu Pawła chcę, żeby trochę się też wziął za takie kosy, nie, on mówi spalinową, no niestety dzisiaj... Znaczy na razie nawet spalinowej nie mamy, mamy elektryczną tylko, tak, ale ona to nie daje rady. To wcale sobie nie da rady, szkoda nawet to męczyć ją. A ten, jak jest tutaj ładne podłoże, równe jest, to tą kosą, mi się zdaje, nie ma innej kosy, żeby lepiej kosiła, naprawdę. No i co chcę powiedzieć, no, chcę Wam tylko pokazać, no, jak to się kosi, bo to w sumie już teraz, to już niektórzy młodzi to nawet nie wiedzą, że taką kosą można kosić i to dosyć fajnie nawet, no, niestety, no. Chociaż taka kosa to często trafiała na kamień, jak to się mówi, takie w przysłowiu, no, trafiła kosa na kamień, no, nie raz zadzwoni coś czy coś takiego. Raz w życiu urwałem tutaj kosę ojcu, tylko że ona była tutaj metrowa taka jeszcze, nie wiem, gdzieś po niemiecka, a taka cieniutka, jak ojciec to mnie gonił za tą kosę w ten czas, że ja nie zauważyłem, bo ja duży rozmach i bardzo szeroko brałem. Mówi, po co? A to uderzyłeś w jakiś kamień, czy co? Coś uderzyłem, zawadziłem. Czyli jakiś prawdopodobnie był kiedyś palik, się krowy palowało. I to się nie wyciągło, trawa zarosła, no a Franek, co to, młode lata, to nie teraz, że ja już ostrożnie. Przedtem, no to co to, to siła rozpierała, no niestety. No, a teraz już, no Franek już uważa, no, na te kamienie, jak to się mówi. No super. No. Teraz jeszcze powinieneś mieć ten pojemnik z wodą i tą osełkę. No, z tyłu, ale to ona tam mi ta woda się rozlapywała i to po tyłku leciała ta woda. Ja nie lubiłem tego nigdy. Ja wolałem osełkę zrzucić. No, wiadomo, osełka dlatego na mokro, bo ona się tak na sucho bardzo się zużywała, ta osełka w sumie. No, a na mokro zawsze inaczej oszczyła. No, to była tak zwana ta piaskowa osełka. No. Ja zaraz za chwilę przyniosę i pokażę, jak to się ośmi. Tutaj różnie, w różnych regionach inaczej w ogóle kosek trzymają do klepania, inaczej ostrzą. Ja sobie nie wyobrażam, jak ja widzę na filmach takie ostrzenie, o tak, w ten sposób. Nie, mnie ojciec by tak, nie wiem co, zaraz by mnie pogonił. Ojciec mnie tak uczył. Ten. Wiadomo, że wjechać trawy trzeba było wziąć, wyczyścić i ostrzyć. To jest osełka, no super. To jeszcze też z tamtych lat jest. Tych osełek było więcej, bo zawsze gdzieś się zabelkę wkładało. Ona by może nie przetrwała do dziś, nie? Bo zawsze by gdzieś tam do czegoś innego była używana, nie? Nawet do oszczenia noży kuchennych. Ale ona była gdzieś schowana, chyba ze dwie takie i tak. Tak się uratowała. No, tak samo tutaj to okucie. Tu powinny być inne śruby. Na razie to jest tylko zabytek, to nie jest. To ten... takie chyba na kwadratowy łeb mają. Tak. Na kwadratowy albo były wewnętrzny kwadrat. I ten kluczyk gdzieś był. Nie ma tego. Ja to gdzieś dostałem, bo to było wsadzone jeszcze po staremu. Bez nakrętek, bez śrub. Tylko była sama obręcz, którą się tutaj klinem dobijało. Nic więcej. A już te nowsze już miały to. To było super, naprawdę. A gdzieś mamy jeszcze kosę, tą ostrze kosy, gdzie takie już, znaczy nie wiem, czy to jest nowe, ale ono skorodowane trochę, ale tam jest wybite SFM.
Fabryka samochodów małolitrażowych, tak jakby ten samo logo, co tam z Bielska. Kiedyś w fabrykach, w różnych komórkach, takich dziedzinach, jak ja to mówię, w komórkach, bo każdy zakład jakąś taką komórkę miał, w tej komórce robili, na przykład regenerowali coś, wycinali z resztek blachy coś. Naprawdę kiedyś tak myśleli trochę nad tym, że nie tylko samochód się produkował, czy tam błotniki, nie błotniki, ale inne rzeczy z odpadów. To nie było tak od razu, o, arkusz, blachę wyciąć z grubsza i idzie na złom. To się właśnie wycinało, bo z tymi blachami różnie to było. Zresztą ja byłem zaopatrzeniowcem, w sumie kierowcą jeszcze, jak tam w filmach opowiadam. I trzeba było jeździć i miało się całą litanię różnych łoży z części ciągnikowych. No, w sumie ja dosyć do dziś dnia, jak wy mówicie, że mam łożyska w pamięci, części, no bo ja w sumie miałem wybitną pamięć w ten czas. No, jeżeli chodzi o zaopatrzenie, ja siedziłem po całej Polsce, żeby coś zahandlować przygodowo. Oni mają za dużo takich łożysk, my mamy innych łożysk i albo wymiana, albo kupno na przykład, nie? To teraz spis blachy, cełownika jakiegoś, kątowników, różnych kształtowników było potrzeba. Wszystko to było na tym właśnie, no, na takim zamówieniu i tak się to zaopatrywało. No, niestety, no. A ta kosa naprawdę kiedyś, no, smaczny chlebek był, jak to się kosiło. Ja się urodziłem 22 lipiec, jak poszli rodzice kosić pierwszy raz żyto, bo zawsze to był chyba piątek. No. Jeszcze dodam tylko, że 49 rok, bo to czasem często pytają, tak, ile masz lat. Tak, 49 rok, proszę sobie wyobrazić, jeszcze mama wysoko w ciąży ze mną, co za chwilę ona trochę parę snopków odebrała za ojcem. Ojciec, żyto się kosiło, chcę zaznaczyć, kosami, dlatego że niektóre ładne, dorodne żyto to było po prostu takie. Tylko kłos był tylko nachylony, bo kłosy były naprawdę, ja już nie pamiętam tych gatunków żyta, pamiętam litewskie, zdaje się, też takie było, chwalili sobie, tylko bardzo wysoka słoma była. No, tam jak ktoś przeoczył azotu, to zboże wylegiwało w ten czas, no, jak się przedawkowało, niestety. No i tak, jak ojciec kosił, no to mama odbierała, snopki wiązała, bo się już lepiej żyto wiązało, bo ta długa słoma. No i to taki mój sentyment jest, no. I co? I od tej kosy się praktycznie tak zaczęło i tak dorastałem już, kosa, nie kosa i później snopowiązałka, która to jest w sumie numer jeden, numer dwa, można powiedzieć, moim taki sentyment. Traktor i snopowiązałka, najlepsze moje sprzęt, który bardzo je pokochałem, no, te maszyny. No, zacząwszy od takiej kosy, no, nie było, że sierpem jak tego, to kobieta tylko podbierała tą słomę, garść, żeby sobie uformować snopek słomy, no. A mamy też ten dziadkowy sierp. Jest, no, i tak, klepanie kosy, niektórzy sobie klepią kosę, tak, mnie ojciec właśnie nauczył, no wiadomo, musi być kosa zdemontowana, na tak zwane, taka babka była do klepania kosy, w ten sposób. Niektórzy klepią, że kosa jest tak, no, zależno. Ojciec mnie tak uczył, no, nieraz siedziałem na takim klocku, to jak poszedł, bo mnie uczył, no, niby dobrze, a później przyszedł i ona zaczęła pękać. Jak mi świsnął, to fiknąłem w ten czas. No, nie było to, że synku, co ty zrobiłeś, ja ci tak nie tłumaczyłem. To inne tłumaczenie było, niestety, no ale może i mi to pomogło, niestety, no bo człowiek był taki trochę niesforny, bo wiecie jak same, naście lat się miało, no to trzeba było już trochę, no nie mądrować się, ale już taki człowiek był, że wszystkie rozumy można było nie pozjadać, jak to się mówiło. Niestety, nie było aż tak, no. No niestety, no ja teraz za chwilę tu kawałek trawy wykoszę, a później już resztę to z tą kosą spalinową, bo to jest taka rzadzizna, to tej kosy to nawet szkoda tyle, no. No i to jest takie, chcę właśnie tak akurat tą kosą trochę tak przypomnieć, bo to jest tak w tej chwili akurat okres sianokosów pachnących. Pamiętacie,
już dużo z Was je pamięta, jeszcze jak się kosą kosiło, to pachnące siano się zbierało, zagrabiało takimi drewnianymi grabiami, no naprawdę, zwoziło się na strych, na zimę, na pasze dla krów, naprawdę było fajne, no, też fajnie. No teraz jak w zeszłym tygodniu jechałem przez Mazury, no to tam jest, można powiedzieć, królestwo tych różnych pastwisk i tak dalej, tam co chwilę, u nas to krowę to jedynie na zdjęciu można zobaczyć, a tak to siedzą biedne w tych, na tych fermach, a tam faktycznie na tych pastwiskach tych krów jest pełno, co się człowiek obejrzy na lewo, na prawo, to są, no i maszyn tych zielonkowych też co chwilę widać w pracy, także. No, także ja chcę jeszcze przypomnieć, jak Paweł mówił o krowach na przykład, że jest rzadko, ja kiedyś takiego chłopca wiozłem ze sobą i krowa się pasła. Mówi, o, jakieś dzikie zwierzę tutaj jest. Bo myślał, że jak rogi ma, to już znaczy, że jest dzikie zwierzę. Nawet nie wiedział, że to jest krowa. No chłopiec ile mógł mieć? 9-10 lat. No. No niestety. I dużo dzieci, no może i wiedzą, no. Ale większość też nie wiedzą. No. Nie znają się na zwierzętach. Kosa aż gwizdze. Uważaj na słupek, bo ci się dzieciństwo przypomni. Tylko dziadek ci już nie pogoni. No, trzeba uważać. Takie dorodne pokrzywy. Trochę się zmęczyłem, no niestety. Dorodne pokrzywy. Trzeba było iść świniom nazbierać po rowach, po krzakach. I co? Zarzucić na gołe plecy, ale ta płachta była dziurawa i te pokrzywy mnie zawsze piekły. No, ale ja na się mamie skarżyłem, a moje zimną wodą se skrop, nic ci nie będzie, nie bój się. No, ale to tak było. Gdzieś usłyszałem traktor, już te bąble już mi nie przeszkadzały na plecach, bo traktor tam przejechał. Albo ojciec przyjechał z torkiem 25. A w ten czas pamiętam tym takim pierwszym, albo bocianem, albo bulldogiem, no zależności. No. No, chcę jeszcze trochę pokosić. No, super. Jak się nie stąd, ta lewa noga, ojciec jak mnie uszył, to a ile razy musiałem uciekać, kursować, bo tłumaczy mi, a ja nie mogłem pojąć. Zobaczymy, jak będzie trawa na, tak co drugą nogę rosła, to będzie twoja wina teraz. Nic nie będzie. A nic nie będzie? Nawet trawy? Nie, że nic.